No co, no to jestem Maciej. Tam mieszkam w Łęczycy, nie? Gdzieś tam trochę daleko, o takie coś chodzi. No to Artur jestem. No to wszystko, tak? 18 kończę. Patryk z Warszawy. No, po drugiej stronie Wisły mieszkam akurat. Jestem Marek. Ja jestem Adrian. Jestem z Łodzi i mam 16 lat. No tak, no. Jestem Klaudiusz. Mam 17 lat i jestem z Legionowa. Jeszcze raz przepraszam cię, jakbyś mógł, bo zasłoniłeś sobie mikrofon. To było celowe, wiesz? Pewnie zapołał tylko Klarusz. Nie, ja jestem Klaudiusz, mam 17 lat i jestem z Legionowa. Nazywam się Monika Przyborek. Jestem wychowawczynią w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym numer 3 przy ulicy Patriotów 90 w Warszawie. W tym roku kończę 11 rok pracy. Najpierw jest kurator, potem są młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne. Jeżeli rodzice widzą, że nie mogą sobie poradzić z dzieckiem, jeżeli takie są sugestie szkoły, to wtedy na swoją prośbę umieszczają dzieci do młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych. Jeżeli to nie daje pozytywnych rezultatów i dziecko ma jakąś sprawę, tak, czy dokonało czynu karalnego, to wtedy trafia do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tylko do młodzieżowych ośrodków wychowawczych kieruje sąd rodzinny. Ośrodek jest za błędy, nie? No i żeby wyjść na prostą. No. A chcesz, bo jak nie chcesz, to nie musisz oczywiście jakby powiedzieć, dlaczego tutaj trafiłeś? Nie. Nie ma po co. Znalazłem się w środku, ponieważ nie chodziłem do szkoły. Napisałem HWDP pod blokiem takiego policjanta. A jakiegoś konkretnego policjanta? No, komendanta. Ja to nawet nie wiedziałem, że on tam mieszka. No i za zioło i tyle w sumie. Za darmo. No za darmo. Za wszystko, za szkołę. No, za kradzieże. I tak dalej, no. Trafiłem, no, w sumie głównie ze szkoły. Kiedyś wpadłem w narkotyki i ciężko było mi z tego wyjść. I robiłem jakieś krzywe akcje, dużo piłem, bo dużo się z mamą kłóciłem. I wpadłem w jakiś ten, że zbicia lustra, miałem sprawę, jakieś kradzież miałem jedną w sklepie tym. Co do tej pory mam teraz odroczoną sprawę, nic nie wiadomo. I głównie za te odpały w szkole też, bicie ludzi, nie? Taki wojownik od małego. A na przykład, o co walczyłeś jako ten wojownik? O szacunek na przykład właśnie? Nie, że o szacunek. Po prostu obrony. Obronie innych zazwyczaj stawałem. Pierwszą sprawę miałem w 4 klasie podstawówki. Wtedy przerzuciłem kolegę tak za siebie. Dźwignię mu założyłem za to, że uderzył po prostu dziewczynkę taką, nie? I od razu pobiegł do nauczycielki. I za to się już się zaczęło. On przez, no, szczególnie demoralizację, szkołę, narkotyki. No i to w sumie wszystko. No i nie chodziłem do szkoły. No ogólnie to ze szkołę. Zabójki, tak. No i w sumie wszystko tam się od bulwarów zaczęło. Te sprawy, jakieś kluby, no. Na tym leciałem głównie. To była taka najważniejsza wartość wtedy w moim życiu, żeby pić, bić ludzi w ogóle i musiałem dojść do wniosków po prostu. Przeciłem od młodego, nie, wieku, tak sporało, nie? No i pierwszy ośrodek jak dostałem, bo moja mama mnie szybko zapisała do niego do MOS-u, żebym właśnie żebym od razu nie musiał iść do MOW-u, nie? Tak jakby, tylko dzięki przez to, że ona pierwsza tam złożyła jakieś tam pismo do tego ośrodka, że oni mnie przyjęli przez nią, a nie przez sąd, nie? Bo to jakby nie ona, to sąd by mnie zabrał do mowy od razu wtedy, nie? No ale co, tam też długo nie zabawiłem, posiedziałem z miesiąc, bo tam też się w sumie sporo działo. No i co, posiedziałem, bo tam była taka sytuacja z gaśnicą. Dziewczyna została po prostu gaśnicą, bo miała astmę, nie? Dostała taką astmę przez tą gaśnicę. No i nas wyrzucili z tamtego ośrodka, bo ogólnie mój kolega wyjął zawleczkę z gaśnicy, nie? I kliknął, a ja nakierowałem po prostu tym, nie? No i ona tam akurat szła i dostała tego ataku astmy, nie? Musieliśmy ją zaciągnąć szybko
tam do takiej sali, do okna, nie? A toka się ciężka zrobiła. I tam ktoś poleciał szybko po jakieś leki, nie? Po taką wziewkę chyba, nie? Przez to wyrzucili mnie stamtąd po miesiącu czasu, nie? Z tego ośrodka. I poszedłem, wtedy pojechałem, pamiętam, sporo mnie w sumie nawet nie było. Parę miesięcy siedziałem sobie na wolności po tym pierwszym mosie. No i później wyrzucili mnie do takiego, pamiętam, to było 2 stycznia, nie? Tak w sensie, że po Sylwestrze, na świeżo, po tej pierwszej sylwestrowej nocy, nie? Znaczy miałem sprawy karne oczywiście, tak, do szkoły nie chodziłem. Miałem sprawy karne typu kradzież z kolegą telefonu ze sklepu, co tam jeszcze było, pobicie. No takie drobne głównie rzeczy, nie? Ale no głównie nie chodzenie do szkoły. Dom dziecka skierował mnie właśnie, tam pismo wysłał, że nie uczęszczam do szkoły, jestem wulgarny, jestem taki nadpobudliwy i w ogóle. No i byłem w MOS-ie przez rok, to tam ta sprawa za ten telefon się przedłużała i w końcu dostałem MOF. Taki sędzia nie chciał mi przyznawać, ale no już musiał ten MOF mi przyznać w końcu. No i tak wyszło, ale powiedział, że mimo to mogę oczywiście zrezygnować, tak? W sensie napisać odwołanie i oni zobaczą, nie? Ale stwierdziłem z mamą sam, że nie będę pisał żadnego odwołania, że po prostu no, już wolę nawet tutaj trafić i potem wyjść z czystą kartą, wiesz, normalnie do szkoły jakiejś innej albo coś i mieć tą świadomość, że na przykład ukończyłem tu proces resocjalizacji, wiesz, i tak dalej i to być po prostu innym człowiekiem, nie? Zmienić się. Pamiętam, że wtedy przyjechali po mnie, pojechałem do takiego ośrodka. No i tam po prostu też siedziałem, pierwszy raz ze świeżaka przyjechałem, mówię, jak się właśnie oni teraz czują na przykład, nie? Jak przyjechałem, no to co, siedziałem tam, tak na początku nie wiedziałem, gdzie mam usiąść, bo po jednej stronie był MOS, w sensie stoliki MOS-u, było przejście takie, nie, jakby w sensie, że oddzielali nas stolikami, nie, MOW od MOS-u, no i tam usiadłem na tym MOW-ie, nie wiedziałem, czy tak w ogóle chłopacy na początku będą chcieli, żebym ja z nimi siedział, nie. No ale usiadłem tam normalnie, zjadłem zupę, drugiego chyba nawet nie jadłem z tego całego stresu, nie. No, ale zjadłem zupę, tylko tam, żeby nie było, nie, że przyjechałem jakiś taki, nie? No, bo takiej roczowości nie można pokazywać, że się tak bardzo boisz czy czegoś, nie? No i po prostu później tam doszło do takiego czegoś, że siedziałem właśnie i podszedł do mnie taki... Później go poznałem. No i tam ogólnie zwrócił mi uwagę, żebym się na dziewczyny nie patrzył, nie? No, bo coś tam. W sensie, że, nie wiem, będę jechany, nie? Czy coś. No i ja mówię z tego niego, co ty, coś tam, nie? Zacząłem po prostu się z nim wyzywać tam, nie? No już po prostu ze świeżego musiałem pokazywać, że po prostu nie dam, nie? Się tak od razu. Za pierwszym dniem. Że nie dam się po prostu jechać w tym ośrodku za pierwszym dniem, że nie będą mnie dojeżdżać, nie? No i umówiłem się z nim i z nim sielałem. Raz tam mnie właśnie za te dziewczyny niby, nie? Bo podszedł do mnie i o dziewczyny. No i raz się z nim lałem. Także ogólnie tam ten ośrodek był taki... Wtedy dużo się zepsułem bardzo, nie? W sobie tam. Gdzieś. Głęboko naprawdę, nie? Że musiałem być młody i po prostu już gdzieś tam walczyć, nie? O pozycję czy coś, nie? Nie jak tutaj, bo tutaj to jest śmiesznie jak w przedszkolu, nie? No a tam to było trochę inaczej, nie? Musiałeś się pilnować na każdym kroku, nie? No były takie zasady gdzieś tam na przykład w toalecie, nie? Bo tutaj tak naprawdę już no, nie ma zasad nic. Jak w sumie przyjechałem, to tylko coś takiego, że nie jadł się w kiblu i tak dalej. To są takie jeszcze główne zasady. Co były tu, to tak to nie. No i że też na przykład bosą nogą stał na kibel czy coś, to też był przestrzał. No i to w sumie takich większych zasad nie pamiętam. Mnie już nie było. Czyli nie było osób, które trzymali. No nie ma też osoby, która trzyma w środek. Było w innych ośrodkach coś takiego, że wszyscy sobie dopiekają, nie? Pod każdym względem, a tutaj możesz się poczuć jak rodzina, no nie? Że z każdym dniem możesz sobie, nie wiem, no po prostu ten, pogadać i wszystko, nie? Albo no, w każdej sytuacji, nie? Pokazałem się, że jestem właśnie takim gdzieś chłopakiem, że miałem w życiu gdzieś tam inaczej trochę niż ci wszyscy, nie? No i nie wiem, dla mnie na przykład jak ma być jakaś zabawa, to chciałbym, żeby wszyscy od razu po prostu byli sobą, nie? Tak jakbyśmy się znali od dawna, nie? Dla mnie tak się ludzie mogą zachowywać przy mnie, nie? Po prostu chciałbym tak właśnie sobie jakoś, nie? Żeby wszyscy się czuli swobodnie ogólnie. Że nie jest tak, że ja tam gdzieś tam chciałbym też kogoś dojeżdżać. Mam tu paru takich dobrych, którzy się okazali w sumie dobrymi kolegami. I też mogę powiedzieć, że mam do nich szacunek, tak już mogę nazwać to.
bo wiedzą, co oni wiem, co oni przeszli, wiedzą, co ja przyszedłem i w 100% to zrozumieli po prostu i nie zlali tego. Jak mu opisał po prostu mow? Jak się przyzwyczaiłem, to już pomyślałem, że to drugi dom. A czego ci najbardziej brakuje tutaj? Rodziny. To jest bardziej taki przytułek dla zagubionych osób, które są naprawdę jakieś tam mądre, niektóre są utalentowane, tak, inne lubią grać w piłkę, inne jeszcze, nie wiem, siatkówkę, inne lubią gotować, tak, tutaj są osoby też, co lubią gotować, a inne się po prostu lubią uczyć i to jest takie właśnie, to jest taki jakby wstęp dla ich nowego życia, tak, że wychowawcy im tu pomagają po prostu odkryć to, w czym są naprawdę dobrzy i nie tylko wychowawcy, także grono pedagogiczne i wychowawcy w szkole, czyli nauczyciele, po prostu pomagają im dążyć do tego, że byli innymi ludźmi, że spełniali swoje marzenia, tak, że to jest jakby taka druga szansa od sądu, że człowiek może ich mieć tak naprawdę mnóstwo, tak, za jakieś drobnostki, ale to jest taka druga szansa, można powiedzieć, od sądu, której człowiek nigdy w życiu więcej nie dostanie. Potem już czeka go tylko coś gorszego, ale myślę, że dostając MOW, to każdy, ale naprawdę każdy powinien się cieszyć, że nie dostał czegoś wyżej, czyli poprawczaka czy więzienia. Bo tutaj to jest dosłownie druga szansa dla innych ludzi i druga szansa dla samego siebie, żeby po prostu odkryć, co lubię robić, w czym jestem dobry, co chcę robić. To jest taki druga szansa po prostu. Na początku, nie wiem, jakoś tam widziałem, że chłopaki za bardzo się nie zbierali, bo nie wiedzieli, co to jest, takie bez sensu im się pewnie gdzieś trochę wydawało. Ale jak zobaczyli te sprzęciki, te słuchawki, jak to się nagrywa wszystko, nie? To jednak gdzieś tam się wkręcili w to, nie? No i w sumie to fajnie było, nie? Posiedzieliśmy tak jakby ja tam z chłopakami też, nie wiem, tak jakby dzięki tym spotkaniom bardziej się trochę poznaliśmy, nie? Brakuje. Tak, to w ogóle śmiesznie sobie działa. Patrz, wiesz. Słuchasz? Nie. No, jak to słychać? Śmiesznie. Chciałam coś powiedzieć, bo Dana tak krzyczy ze swojego doświadczenia. Jesteśmy w kręgu tutaj i gdzieś tam ważne by było, żebyście też się trochę pooczyszczali z jakimiś rzeczami. Na przykład, nie wiem, tak jak dlatego chciałam zadać Kaletka. Znam trzy wolności, ty pisał. No, wiecie, że chcę. Co ja? No, dlaczego słuchaliście ostatnio? Wolność. No. Jakie tam były te wolności? O kurde, człowieku. Duchowa, tak? Fizyczna, mentalna i duchowa. Duchowa. Maciek, bo to... No, bo wydaje mi się, że... A skąd to jest? Skąd to wzięliście te trzy wolności? Bo to jakieś... Piosenki. Jakiej? Epis. A tam coś więcej w tym tekście było? Czy po prostu było wyliczone te wolności? Nie znam. To ja bym było teraz. No. To zamknij drzwi. Też tego samego z Grzegorza? Kino, ale jak chcę lepszego... Tylko jest sam przekleństwo trochę. Ale ja wiem, że to jest słyszałem. Ja bym sobie... Pan się obejrzy. Znaczy. A tak mówię o tym też. No. No co? Wolność czym dla mnie jest? Jest... Swobodą. Dla mnie wolnością jest to, co ja mogę robić. W sensie to, co mam na to ochotę, to dla mnie to jest wolność. Że mogę robić, co chcę. To jest wolność. To jest coś takiego, nie wiem... No nie jestem ograniczany tam, nie? Przez na przykład ludzi. Przez to, że gdzieś jestem, nie chcę kogoś zawieść, nie? Wolność to jest coś takiego, nie wiem... Znaczy wolny, kurna, od wszystkiego. Czego się... Na przykład nic nam nie zawadza już, kurna. No, nic nie ma na tym, jak to powiedzieć, nic nie stoi na przejściu. Wybór decyzji, ma decyzja swoja sam, nie? Wybierasz, nikt ci tutaj właśnie czegoś nie narzuca, nie? Chciałbyś ewentualnie powiedzieć trochę swoimi słowami, czym jest dla ciebie wolność, na przykład? Nie. O Jezu. Dla mnie wolność? Przede wszystkim bycie sobą. Nie udawanie tam kogoś innego, żeby się przypodobać komuś, tak? Robić to, co mam ochotę, a nie to, co muszę, no, to, co mi każą na przykład koledzy. Tak? To jest dla mnie taka wolność, nie? Że jestem taki niezależny od nikogo, ani od niczego.
To jest taka wolność. No wolność. No robię wszystko, co chcę, tak? Nie, nikt mi na przykład niczego nie zakazuje. Nie siedzę w zamkniętych miejscach, tak jak teraz. Ogólnie. No to wszystko, tak? Nie, wolność. To, gdzie można żyć w rodzinie razem. Można, no dużo rzeczy na przykład, nie wiem, można znaleźć sobie, nie wiem, przyjaciół, można sobie wyjść po prostu do sklepu bez żadnych takich przypustek czy czegoś, nie, jak jest tutaj w ośrodku. No i można swobodnie oddychać, nie myśląc, że się znowu gdzieś trafi, nie, albo coś. Nie martwić się po prostu o swoje problemy. No, być normalnym takim, nie. No to co to jest wolność? No to wolność jest dla mnie to, że nie siedzę w ośrodku, a jestem w domu, tak? I mogę robić, co chcę. Nie muszę czegoś właśnie tak pod przymusem robić. Nie robię sobie coś, co po prostu mi się podoba. Wszystko jest właśnie kwestią podejścia do tego, nie? Jak sobie chcę, tak mogę sobie do tego podejść, nie? Jak jestem na wolności, a tutaj na przykład nie, nie? No, bo jestem ograniczony, nie? A mógłbyś czuć wolność w tym miejscu? Tutaj? No, chwilami. A co się musi wydarzyć, żebyś poczuł wolność w tym miejscu? Muszę iść spać. Ale jak się budzę, to raj znika. W zasadzie instrument muzyczny. Tu macie taką jakby klawiaturę na nim. Macie też garść pokręteł, które ustawiają to, jak dźwięk ma się wydobywać. Tu macie konkretny guzik do rytmu. Nie, ja byłem z takimi osobami, wiecie, co byłem w tym świecie. Że niby stopę, werbę, hi-hat. Tu ustawiamy sobie w jakim tempie. I mamy jakiś rytm, nie? Do tego możemy dodać sobie dźwięki. Uwaga. Możemy zmieniać tempo, możemy modulować ten dźwięk jak chcemy. Ja wam to zaraz dam i spróbujecie może sobie sami z tego coś zrobić. No, piszę jakieś teksty też, coś tam. Ja to tak w pokoju zazwyczaj, nie wiem, siedzę sam albo coś wieczorami, puszczam muzykę na słuchawkach z laptopa albo z telefonu, jakiś beat i zaczynam coś tam tworzyć, nie? Pamiętasz coś teraz? Jakiś swój tekst? Muszę sobie przypomnieć. Najwyższy czas, by naprawić wszystkie błędy. Najwyższy czas, by wprowadzić korekty. Najwyższy czas, by coś ze swoim życiem zrobić. Coś od nowa zacząć, czy nie? No co zrobić? Zaplanować sobie wszystko, czy na spontanie żyć? To moja droga, więc sam na siebie licz. Módl się, aby tobie pomógł ktoś i żeby nie chciał nic czegoś za coś. Nie poddawaj się, to twój jedyny cel. Albo będziesz dobry, albo zostanie z ciebie cień. Pomoc, dobra sprawa, nie żadna obława. Na tym właśnie skup się, mordzia, rakieta na brata. Idź na basen, potem siłka, rozróżnienie, szybka zwika. Już tutaj stawek. A ten beat, podkład, to robiłeś też sam, czy skądś podkład? Nie, to z YouTube'a mam. Po prostu. A chciałbyś tym siedzieć więcej? Chciałbym. Mówię, ten beat jeszcze nie jest ten. Tekstu jeszcze nie dokończyłem, nie? Jestem w połowie dopiero właśnie beatu. Na co ci daje to pisanie? Ulgę. Mogę się wypowiedzieć po prostu. Mogę powiedzieć to, co mam w sercu. No. Łatwiej ci przez piosenkę, przez wszystkiego? O wiele łatwiej. Chciałem coś napisać, żeby przekazać po prostu dzieciakom po prostu, żeby nie robiły sobie problemów takich jak co tutaj są starsi i ja też jestem w tej starszej grupie, to żeby po prostu nie pakowali się w szambo, nie? Żeby próbowali. Bo też wiem, że to parę innych osób też trochę pisze. No.
ciężkie klimaty, łeb spuszczony, nogi jak z waty. Ciężko jest żyć, gdy nie jesteś bogaty. Żyjesz na swój rachunek, czy na rachunek taty. Za ciężką robotę, lekkie bierzesz zapłaty. Kasta skład wie, że istnieją trzy światy. Realny, wymarzony, ten widziany za kraty. Jestem chłopak z ulicy, a nie syn biurokraty. Na specjalną okazję garnitur mam dwa krawaty. Obce mi są stanące w zbytku magnaty. Za to szanują mnie wszystkie z podwórka wariaty. Tak dla ścisłości, szanuję tych prostych gości, bo sięgają celu mimo przeciwności, w czasach niepewności, nie tracąc godności, wiążą koniec z końcem, to są umiejętności. Do tych co bogaci nie czuję zazdrości, bo lepiej się czuję wśród tych, którzy ubości. Wśród nich doświadczam więcej serdeczności, to moi bracia w codzienności. Gdzie z pozerstwa, chciwości, głupoty i próżności, ze znajomości, w których nie ma szczerości, brak wrażliwości, z poczucia w rzeczywistości, brak życzliwości, życie w obojętności. Pytają mnie, dlaczego piszę rymu tak mało, jak Iwan Koryło, odpowiem, by dobrze brzmiało. Gdyby było za dużo, po co by tyle powstało? Pytaliby ci, którym teraz jest mało. Zresztą gdyby więcej było, i tak by brakowało, by opisać to, co ze wszystkimi się stało. Zwariował umysł i ciało, bo za dużo się brało. Za często, za mocno, zielono, brązowo, biało. Mi się uda powrotka. Wszystko nie jest tak, jak wcześniej być miało. Gdy się dorastało, wspólnie się montowało. W grupie patrzy się śmiało, wszystko się kupy trzymało. Ej chłopaki, coś tu wylądowało. Z biegiem lat się zmądrzało, by z opresji wyjść cało. Trzeba odbić się od dna, tak by dno się oberwało. No co, to już sześciutka. Jakiego słucham? Nie wiem, to głównie jest ten rap, taki bonus RPK, to TPS, jakiś, nie wiem, Dudek, Roga DDL, ale Roga to już jest taki brutalny w sumie. Ale lubię posłuchać. Kękę jeszcze tam słuchałem. Znaczy, tak, tacy traperzy jak, nie wiem, Multi i Chin, to tych średnio. Da się przy tym potańczyć, bo nie wiem, pseudo pośpiewać, ale to nie jest żaden przekaz, tak śpiewają o dupach i o złocie, nie? W domu nie miał życia, w szkole pękał dzieciak. Ile razy leżał na deskach, ktoś patrzył na niego z góry i widział w oczach strach, który go opętał, i nikt mu już nie pomógł. Taka scena rusza serce do myślenia. Pomyśl, jakbyś był na jego miejscu, czy byś olał 8-letniego chłopca w przejściu? Raczej wątpię, bo by było żal takiego widoku, jakiego doświadczam. Mówi jeden człowiek, cogito ergo sum, biorę z niego przykład. W ten sposób myślę, więc jestem, działam dalej, lecę, piszę i pomagam. W tym sensie, w tym sensie, w tym sensie. Dobrze, wszystko będzie, słońce w końcu zejdzie, radość się rozejdzie, świat będzie lepszy, uwierz mi. Z każdym nowym rokiem samo wszystko przychodzi. Dobrze, wszystko będzie, słońce w końcu zejdzie, radość się rozejdzie, świat będzie lepszy, uwierz mi. Z każdym nowym rokiem samo wszystko przychodzi. Ciepło. Pomocą wyleź działasz i nigdy nie przestawaj. Walcz do końca o swoje mała. Olej głupie znajomości mała. Na dobre ci nic nie wyjdzie mała. Szkoda, że cię nie mam obok mała. Pokazałbym ci cały świat z dala. Z dala od głupoty, jaka nas otacza.
chcę ci powiedzieć, że cię kocham, mała. I dobrze, że cię mam, bo bym chyba oszalał i nic nie zdziałał. Dziękuję ci, że jesteś, jestem uśmiechnięty, dalej pełen szczęścia. Obdarzyłaś mnie swoim zaufaniem, jestem w szoku, że wytrzymujesz u mego boku. Pamiętaj, dotrzymam ci kroku. Dobrze wszystko będzie, słońce w końcu zejdzie, radość się rozejdzie, świat będzie lepszy, uwierz mi. Z każdym nowym rokiem samo wszystko przychodzi, wszystko przychodzi. Dobrze wszystko będzie, słońce w końcu zejdzie, radość się rozejdzie, świat będzie lepszy, uwierz mi. Z każdym nowym rokiem samo wszystko przychodzi, wszystko przychodzi. Dobrze wszystko będzie, słońce w końcu zejdzie, radość się rozejdzie, świat będzie lepszy, uwierz mi, z każdym nowym rokiem samo wszystko przychodzi, wszystko przychodzi. Ja to wiem po prostu dlatego nie, że jestem głupi, nie? W sensie takim, że nie jestem w 8 klasie dlatego, że jestem głupi, tylko jestem w 8 klasie dlatego, że byłem w takim środowisku i po prostu... Nie interesowała mnie szkoła w sensie takim, że uczyłem się, do 5 klasy uczyłem się tak dobrze, że po prostu z matematyki na przykład już w 5 klasie byłem najlepszy, nie? Jeszcze kiedyś pamiętam. Ale po prostu jak poznałem tam dokładnie swoje środowisko chłopaków, którzy mieli tak jak ja w domach, w ogóle, nie? Wolałem być z nimi, nie? Tak jakby lepiej się czułem niż tam, gdzie wszyscy byli po prostu z normalnych rodzin, nie? I nikt po prostu nie rozumiał mnie, nie umiał się ze mną śmiać tak samo z tych rzeczy, nie? Bo my robiliśmy na przykład jakieś z chłopakami kiedyś rzeczy, po prostu, o których oni pojęcia nie mieli, nie? Już gdzieś za młodego chodzi o coś takiego, że oni na przykład nie robili tego, bo u nich w domu oni to mogli mieć, oni to tamto, nie? No a my gdzieś chodziliśmy na bramy jakieś tam się robiło, w sensie, jak są śluby. No i po prostu się staje na bramie, nie? I się dostaje tam jakieś połówkę albo, nie wiem, litra wódę dają, coś takiego, nie? No to już takie coś tam robiliśmy, gdzieś tam chodziliśmy, coś tam... Już po prostu działaliśmy to po swojemu, nie? Po małemu, po swojemu. Gdzieś tam na bakier prawu, nie? No nie wiem. Dużo by tego było, nie? Sam wiele razy już się załamywałem, po prostu płakałem, nie? Ciąłem sobie ręce, bo nie dawałem sobie rady po prostu, miałem swoje takie bzdety w głowie i no, byłem też w takich stanach krytycznych, kiedy, nie wiem, dwa razy już chciałem nie popełnić samobójstwa, też miałem trochę spraw takich ważnych, no. Jak tam chodziłem ze znajomymi, jeszcze zanim w ogóle byłem w jakimkolwiek ośrodku, to chodziłem, tam piłem, paliłem, przeklinałem z takim nieciekawym towarzystwem, spędzałem czas. I wtedy miałem takie wrażenie, że ludzie po prostu mnie obserwują, krytykują i w ogóle tak trochę niemiło. Po tych narkotykach, co brałem, ja mam takie, można powiedzieć, dziury w głowie i agresję mam taką w sobie. Tak mogę powiedzieć. Nie lubię tej agresji, ale samo to ze mnie wychodzi. Mogę się zdenerwować, jak mi szklanka upadnie i się zbije, albo nie wiem, jakaś bzdeta może mnie po prostu denerwować, nie? No. Więc nie umiem tego opanować. Próbuję. Miałem parę sytuacji, kiedy zapanowałem nad tym, jestem z tego dupny, bo gdybym tego nie pohamował, to nie wiem, już dawno siedziałbym w poprawczaku albo gdzieś na schronisku. No. Ale wracając do tego wątku, jakby tej zmiany jakby jako człowieka. Cały czas się dokonuje. To nie jest tak, że ja po prostu nie wiem, stwierdziłem, że się zmienię, tak i się zmieniłem, tylko zmieniam się tak naprawdę od, no, można powiedzieć, od urodzenia, tak. Jak każdy się zmienia od urodzenia, każdy się czegoś uczy. Uczy się na swoich błędach, uczy się na błędach innych, tak, i uczy się od starszych też, tak. Ja cały czas się zmieniam, cały czas się uczę, kształcę się cały czas też. No, jeszcze nie do końca jest ta zmiana, którą ja na przykład oczekuję od siebie, ale na pewno w takich 70% max to ta zmiana już przeszła, nie? Po prostu zajęłem się bardziej sobą i tyle. Zajęłem się to, na co nie miałem nigdy czasu. Tak to mój tak. Tata umarł. Po prostu przećpał się. I pomyślałem tak grubiej nad tym i powiedziałem, że ja nie chcę skończyć tak jak on po prostu. I będę o siebie walczył, będę walczył o swoją przyszłość i chcę jak najlepiej dla mamy i dla przyszłej rodziny, prawda? No.
To nie jest tak, że chcę skończyć na ulicy, po prostu chcę zrobić coś z niczego, tak powiem. Czy jakby przychodzi ci do głowy jakiś taki moment właśnie, gdzie tak się właśnie poczułeś, że się zmieniłeś, że poczułeś, że jakby jesteś tym, wiesz... Jak czytałem książkę, to ze mną, znaczy wcześniej przede mną czytało kilka innych osób tą samą książkę i po prostu kilka osób mi ją tak jakby streściło, tak? Powiedziało jakieś tam takie konteksty, które zapamiętali, tak? A ja po prostu dostrzegłem taki kontekst, który w ogóle nie był ani na bardziej podkreślony, ani mniejszymi drukami. Był normalnie po prostu wpisany i taki kontekst zauważyłem, tak? I pytałem się innych osób, czy po prostu jak czytali tą książkę, czy widzieli coś takiego, mówili, że nie. I wtedy zauważyłem, że zacząłem też dostrzegać takie inne rzeczy, tak? Takie, no, naprawdę inne, różne rzeczy. I po prostu, no, zacząłem się też, poczułem, że zaczynam się zmieniać, tak? Że mam taką siłę, że jestem w stanie się zmienić, że potrafię udowodnić wszystkim, że jestem w stanie się zmienić, że potrafię się zmienić i że chcę się zmienić. I tak naprawdę po zwykłej książce, po głupim kontekście zacząłem tak zauważyć, że się zaczynam zmieniać powoli. No, dopiero wtedy zacząłem tak naprawdę tak zmieniać się, patrzeć na świat inaczej, na to, co inni ludzie robili inaczej, na to, co mówią, zacząłem patrzeć inaczej, tak? I po prostu zacząłem bardziej jakby rozumieć świat, tak? Rozumieć wszystko, co się wokół mnie dzieje. I dostrzegać nawet takie najdrobniejsze szczegóły. Wsparcie rodzin, wsparcie przyjaciół z zewnątrz. I też jestem im wdzięczny za to, że mnie wyciągnęli z największego szamba, jaki mogło być. I no, to mi pomogło po prostu. Odciąłem się od złego towarzystwa. Walczę teraz o kobietę, która w sumie dawała mi najwięcej, bo kiedyś tam się pokłóciłem z nią, nie miałem z nią kontaktu teraz od paru miesięcy. Nie wiem, ze 3 tygodnie temu go naprawiliśmy, to pomaga mi teraz. No. No bo ja zostałem tutaj rok, dlatego że chciałem się uczyć, nie? Po prostu nie chciałem wyjść stąd 7 klasą i później mieć problemów gdzieś z dokończeniem 8 albo wciągnięty, nie wiem, gdzieś tam znowu w środowisko. Nie zrobił to 8 klasy, nie? No i po prostu wolałem sobie zostać tu. Też w sumie nacisnęła na mnie trochę dziewczyna i mama, nie? Tak jakby troszeczkę pod ich presją, nie? Jakby to słyszeli, to będzie śmiesznie. Tak troszeczkę pod presją, bo tam teściowa to... No i dziewczyna moja, w sumie one tak jakby dwie, nie? Na mnie wpłynęły tym. Dla mnie bycie wychowawcą w MOWie to znaczy otaczać opieką dzieciaki, wspierać ich, znajdować ich silne strony, budować na nowo tak naprawdę na tych stronach ich osobowość. Przede wszystkim jest to budowanie ich na nowo, ich pewności siebie, budowanie ich motywacji do przyszłego życia. Widzę, że nie wiem, bo do jakiejś szkoły pójdę zawodowej czy coś takiego. I sobie jakąś pracę znajdę. No, złożyłem papiery do szkoły branżowej. Kierunek mechanik pojazdów samochodowych, a druga szkoła, jeżeli do tej by mnie nie przyjęli, to kierowca mechanik. Bo w sumie, jak od małego babcia mi mówiła, opowiadała mi ostatnio, to że od małego, ja miałem praktycznie, nie wiem, 20 metrów do przedszkola od babci. To zwykle jak mi kupowała samochodzik jakiś, nie, albo coś, to jak już spod przedszkola do domu już był rozebrany. No, na pewno pójdę do technikum, do stronicznego. I nie wiem, mam zamiar gdzieś wyjechać. Na Anglii czy gdzieś. Dla mnie teraz w tym momencie liczy się to, żebym po prostu był sobą, żebym nie udawał nikogo i żebym kontynuował dalej naukę. Wybrałem sobie technikum wojskowe. Mam taki plan, że pojadę za granicę do mamy i no, i będę tam siedział. Chcę iść do szkoły sportowej. Nie się uczyć. Może coś mi się w życiu uda. Wreszcie będę wolny. Nie będę odwalał, będę spokojny. Będę często się widywał z rodziną. Nierzadko tak jak teraz. Będzie fajnie. A po szkole? No, to już do roboty. A masz jakieś takie, wiesz, jakieś, nie wiem, marzenie, jak to właśnie życie po ośrodku chciałbyś, żeby wyglądało? Nie. Może i by było, ale nie będę się udzielał na ten temat. Boisz się trochę wyjścia z MOWu? Szczerze, boję się. Nie boję się tego momentu w ogóle, tylko przyzwyczaiłem się do tego miejsca po prostu. Ciężko będzie mi opuścić, wiedząc, że nie wstanę rano, że nie zjem śniadania, obiadu, kolacji, tylko
w równych porach, nie pogadam sobie z wychowawcami, z wychowankami, tylko już będę sam po prostu budził się rano w łóżku i mówił, że kolejny dzień, nie? Obawiam się, że nie będę miał takiej osoby, z którą będę mógł tak szczerze porozmawiać, nie? Że będę miał jakiś problem, po prostu będę mógł szczerze porozmawiać i tak jak mam tutaj. Boję się też tego, że na przykład w szkole sobie jak nie będę dawał rady, to po prostu nikt mi nie da takiego wsparcia, nie? Że nie wiem, że nikt nie będzie dawał takiej motywacji, żeby się uczyć, że lekcje odrabiać czy coś. No i ogólnie boję się po prostu wyjść, żeby na przykład, nie wiem, znowu nie zacząć palić, nie zacząć, nie wiem, bucha jarać czy ćpać, czy znowu popaść w alkohol, nie, w jakieś inne narkotyki czy coś, żeby mnie tam znajomi nigdzie nie wyciągnęli i po prostu tego też się boję. Wiem, że nic nie zrobię po prostu. Mam wsparcie mojej siostry, którą w sumie poznałem w grudniu, bo całe życie mieliśmy ucięty kontakt. Nigdy się nie odezwaliśmy i w grudniu się do mnie odezwała i jest jak najbardziej za tym, żeby im pomóc. I jak wyjdę, to chcę mi też ogarnąć jakiegoś psychologa, jakieś terapii takie. Będę ulegał w sumie presji jeszcze może, nie? Do jakiegoś czasu, ale po prostu wiem, że kiedyś przyjdzie ten dzień, gdzie będę musiał pieprzyć sentymenty, wspomnienia, nie? I powiem, że nie, mordo, nie da rady, nie? Mam dziewczynę, nie wiem, coś mamy w planach po prostu, chcę już zacząć normalnie sobie funkcjonować. I nie będę robił tego, nie idę dzisiaj, nie bawię się, nie będę leciał parę dni, nie? Bo jak się nie odetniesz od środowiska, to tak naprawdę możesz, nie wiem, albo być w nim bardzo zły, albo po prostu możesz się tak wciągnąć w cokolwiek, że już nie podniesiesz się, nie? Możesz sobie, nie wiem, całe życie tam przechlapać, dlatego że po prostu nie potrafisz sobie czegoś odmówić, nie? No nie wiem, i ogólnie też sobie nasuwam chłopakom takim, nie? W moim wieku, jak się z kimś widzę, chociaż rzadko się widzę, bo już dwóch siedzi, tu dwóch w ośrodku jest, nie? Cały rok się teraz starałem, żeby stąd wyjść, więc jakieś tam zaufanie do tego mam, tak, że zaraz nie zacznę palić, ćpać, pić, czy cokolwiek innego robić. No i też takie zaufanie, taką motywację mam, że jak już pójdę do tej szkoły, do tego technikum, wiem, że nie będzie łatwo, ale no taki zawód sobie wybrałem, to powinno być samo dla mnie siebie motywacją, żeby się uczyć, żeby właśnie mieć dobrze zarabiającą pracę i w ogóle, żeby, nie wiem, na przykład w przyszłości móc utrzymać sobie rodzinę, czy kupić sobie motorówkę, czy jakiś lepszy samochód, taki jak będę chciał, nie? Motorówkę? No nie wiem, to tak po prostu powiedziałem. No i też to, że po prostu, kurde, tak boli mnie teraz to trochę, szczerze powiem, nie? Nie mogę tego puścić mamie, nie? Po prostu chodzi o to, że widzę, że u mnie w domu jest gorzej i tak patrzę na to wszystko, chcę się konkretnie ogarnąć, żeby pomóc, nie? I praca tam, weekendówka albo po szkole, też chcę pomóc mamie, też ma swoje problemy. Wyobraźmy sobie, że jest 27 maja 2029 roku. I jak siebie widzisz wtedy, za te 10 lat? Ojej, ciężko powiedzieć. Naprawdę. No, uczyłbym się dalej. Technikum bym na pewno skończył. Tak, i poszedłbym do jakiejś szkoły oficerskiej. No. A za 50 lat? No, skończyłbym na pewno służbę w wojsku, bym był emerytem, tak? Myślę, że na pewno miałbym dzieci, na pewno miałbym żonę. I wtedy nawet myślę, że na pewno bym miał motorówkę, jakąś łódkę. To jest niewykluczone, bo wtedy na przykład na weekendzik sobie z mamusią moich dzieci pojechać, elegancko sobie tam dzieci zostawić w domu, bezpieczne, nauczyć ich pierwszej pomocy, na razie czego, powiedzieć, gdzie jest gasinca, ale to się nie zdarzy. Myślę, że odpocząć po prostu. Tak, w końcu pojechać na taki zasłużony urlop. Po wyjściu ogólnie stąd właśnie chcę iść dalej do szkoły, na razie zaocznie, na czarno popracować gdzieś tam, nie wiem. No nie wiem, jakoś to tak będzie, po prostu będę robił na czarno, też pewnie nie cały czas, nie? Zrobię sobie tam jeszcze, nie wiem, tą zawodówkę, nie? No i może skończę sobie jakiś zawód i wtedy zacznę pracować normalnie zarejestrowany, nie? Ogólnie no to czekam na dziewczynę. Ona kończy studia, zaczyna studiować, jadę z nią do Warszawy albo do Łodzi, tylko że w Warszawie jest ciężko na pewno z mieszkaniami, nie? Jak będę sam pracował. No ale jeżeli ona będzie chciała tutaj, no to będę się starał, bo chcieliśmy sobie właśnie wynająć jakiś taką, jak to się nazywa? Kawalerki, o. W sensie taką, że po prostu nam starczało, nie? No i ona by po prostu skończyła studia, nie?
ja bym pracował wtedy i ja, i ona by pracowała i zaczęłam się lepiej żyć po prostu, nie? Później przez oszczędności coś tam się ogarnia, nie? Coś większego, nie wiem, nawet też. No i to już dalej życie napiszę, nie? Bo już będę po prostu żył sobie jak ktoś taki normalny, nie? No, tylko będę miał po prostu za sobą to, co teraz jest, nie? W czym jestem. Tak chciałbym, nie? Żeby po prostu być kiedyś kimś innym niż teraz tutaj, nie? W sensie takim, że ogarnąć się i być po prostu jak każdy człowiek taki normalny, nie? I ogólnie ogarnę swoje zachowanie. No jak sam słyszałem, rzuciłem fajki nawet. Zajęłem się czytaniem bardziej książek, sport, te sprawy. No. Teraz w środę na zawody mam nadzieję, że pojadę z biegów. 4 sztafety, 4 razy po 1000. Ale ty nie tylko sport i nie tylko książki, ale też grasz na gitarze. No, dostałem nową, którą zostawiłem w domu, bo mi się struna zepsuła. Znaczy pękła mi, dostałem akustyczną. No i... No bo to jest coś, co lubię, tak? Coś, co mnie odpręża, coś, co daje mi dużo do myślenia. Tak po prostu wyciszam je w środku i no, teraz dalej lecę w inne etapy, nie, że trochę cięższych piosenek się uczę, z jakiejś metaliki rockowych, na przykład na tym harcerstwie graliśmy harcerskie, to też się uczyłem. Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Niebo i ziemi, niebu i ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Drzewa ptakom, ptaki drzewom, tchnienie wiatru, płatką śniegu. Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się o zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Wojku, śpiewaj. Piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie, noc i gliwia zapachnie się. Tu każdy inaczej. Co nie? Boga. Wojtek wszystkich skłamał, bo nie śpiewał. I tym akcentem kończymy. Czy jest jakaś konkretna osoba, której chciałbyś coś powiedzieć tym słuchowiskiem? Jeżeli tak, to co by to było z jednej strony, a z drugiej strony, co byś w ogóle chciał przekazać jakby od siebie? O nie. Nie, no nie, nic nie chcę, bo ja nie chcę im naubliżać dla Beki. Teraz mnie zawstydziłeś. Nie no. Przede wszystkim chciałbym podziękować wychowawcom za to, że po prostu są przy nas w naszych najcięższych chwilach naszego życia, tak, że po prostu nie mają gdzieś tam w głowie, że nie powinni się nami interesować. Tylko, że robią jeszcze więcej niż tak naprawdę powinni, bo się nami interesują. Mamie chcę podziękować przede wszystkim też, tak, za to, że jest, za to, że mnie przyjeżdża, za to, że nie olała mnie, nie skreśliła, tylko że jest po prostu do samego końca ze mną. No i znajomych wszystkich, tak. Chcę też podziękować im za to, że są, za to, że wspierają, że w najtrudniejszych momentach nie odeszli. Przyjaciół? Nie, nic. No, ciężko będzie. Nie wiem, na razie nie odpowiem na to pytanie. Nie trzeba. Cogito ergo sum, myślę, więc jestem. Trzeba myśleć, żeby nie wpaść. Po prostu, no. Co mi tylko to, że chciałbym przeprosić swoją mamę. Za to, że tu trafiłem. W sumie tyle. Dla mamy. Dziękuję mnie za to, że wychowała mnie takiego, jaki jestem. A co byś chciał powiedzieć takim osobom właśnie, które wtedy jakoś... Takim osobom, co bym chciał powiedzieć, co tak krytykowali, oceniali? Ojej. Takie drobne przysłowie mam dla nich, że określać człowieka znaczy ograniczać. Każdy normalny jest człowiek, tak? Każdy ma swoje życie i nie mogę sądzić książki po okładce.
ale przede wszystkim chciałbym też takim osobom podziękować za to, że mnie tak namówili, bo dzięki nim nie byłbym tak naprawdę tutaj, nie mógłbym się zmienić w takim stopniu, jaki chcę się zmienić, jaki się zmieniam. Nie miałbym możliwości tak, nie wiedziałbym po prostu, co ze sobą dalej zrobić w życiu, a dzięki na przykład właśnie takim ludziom, którzy po prostu mi no, trochę dopieprzali, że przez nich tutaj siedzę też, to też im chcę podziękować za to, że po prostu jakby pomogli mi, że mam możliwość spełnienia swoich marzeń, tak? Mogę to wszystkim powiedzieć, żeby starali się i walczyli po prostu o swoje, nie dali się po prostu... Nie warto się bać, po prostu strach jest najgorszym stanem umysłu takim. To jest takie minusowe akurat. Tak naprawdę to ja bym chciała podziękować chłopakom. Tym, którzy brali udział w słuchowisku oraz tym, z którymi miałam przyjemność pracować. Bo to nie jest tak, że tylko ja na nich oddziaływałam, ale oni również dużo mnie nauczyli. Przede wszystkim pokory, dystansu, wdzięczności i szacunku do życia. To na pewno. Rozpoczynając tutaj pracę, czy podczas studiów, uczyłam się, że to jest młodzież trudna, młodzież niedostosowana, młodzież zdemoralizowana. W tej chwili mogę powiedzieć, że jest to młodzież z brakiem zabezpieczonych potrzeb od wczesnego dzieciństwa. To, że chłopcy trafiają do takich miejsc, to nie jest ich wina i ich wybór. Po prostu. Jak tyle wystarczy do naszego słuchowiska, no to mi się w sumie podobało to wszystko całe. To jest zakończenie. Ogólnie to nie wiem. No bo to jest dla mnie dobre. Tak jak sobie wyjdę, będę miał taką płytę i sobie przypomnę, jak kiedyś tak byłem w ogóle, nie? Pokażę to, jak mówiłem teraz dziewczynie tam teściowej. Trochę, nie tego, może nie całe, bo za dużo, żebym trochę powiedział, nie?